Nasza reprezentacja. Piotr Nowakowski, Michał Winiarski, Bartosz Kurek, Zbyszek Bartman, Łukasz Żygadło, Marcin Moszonek i Krzysztof Ignaczak. Jest Wallace z numerem 4, Sidao, piątka, ósemka, wspomniany Murillo. Dalej Lukas z numerem 16, rozpocznie dzisiaj na środku Ricardo, wspomniany, legenda światowej siatkówki. Dante, no i nie mniejsza legenda na libero, Sergio. Wielkie święto siatkówki w katowickim Spodku. Ani jednego wolnego miejsca. Tego można było się spoczynać. Będą grę Canarinhos. Od zagrywki Ricardo. Dobrze, dobrze przyjął Igła Bartman, ależ broni teraz Ricardo, jest świetny blok naszego zespołu. Murillo po rękach, bronimy, Igła w obronie, bezpieczny bardzo skrót, ale tutaj zagrał fantastycznie Grzegorz Kosek, jakie wstrzymanie ręki. I kolejna obrona Ignaczaka, Bartman po rękach Sidao i już doprowadzamy do remisu. A przyjął nie najgorzej tę piłkę. Michał Winiarski po skosie nie broni tego Murillo. Śmiech, chyba fałd. Chyba fałd. Mamy po. Boiste szaleństwo. Lukas. Sergio przyjmuje. Dobra obrona, znowu Winiarski. Tak jest i będzie kontra. Bartosz Kurek. Grają świetnie pasywnym blokiem Brazylijczycy. Krótko także. No, to była ich klasyczna kontra. Boiste szaleństwo w katowickim Spodku. No często te zagrania wizualnie może nie najlepsze, ale są skuteczne, a tego szukamy. Bardzo ładna akcja Wallace'a, opuszczenie tej piłki w takim tempie bardzo niewygodnym dla blokujących. Bezpieczny bardzo skrót, ale tutaj zagrał fantastycznie Grzegorz Kosek. Jakie wstrzymanie ręki. Za wysoka ta kiwka. Kurka, pogubili się teraz Brazylijczycy. Radzi sobie, broni na drugą stronę Kubiak. Sergio. Jest, by dokładnie dograł, Murillo, bronimy i teraz jest okazja do powiększenia prowadzenia. Zorientowali się tutaj Brazylijczycy. Jacki! Przestrzelił, przestrzelił. Ale szkoda, zdaje się była przestrzeń między antenką a blokiem. Teraz dołem Michał Winiarski, Kubiak po bloku, Sergio będzie po... As, nie. Trafił teraz boisko, 115 km na godzinę. No, jest obrona Igły, czwarta już w dzisiejszym spotkaniu. Kiwka Michała Winiarskiego. Koniec! Koniec! W ciągu 10 lat nie potrafiliśmy Brazylii pokonać, a w ciągu 2 tygodni pokonujemy ją 2 razy.